Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Zapewne pan wie, że premier Morawiecki nie poleci do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Miał polecieć szef MSZ, ale z ostatnich informacji wynika, że raczej też nie poleci. Z czym mamy do czynienia? Czy to jest poważny kryzys? Proszę pani, myślę, że to jest bardzo poważny kryzys i konsekwencje są tego takie. Po pierwsze, moim zdaniem bez sensu był pomysł robienia Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. To jest jakiś absurd. 2 miesiące przed wyborami w Izraelu robienie Grupy Wyszehradzkiej. Nikt tego nie rozumie. Ja również. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto ma pojechać, polecieć do Izraela w ostatecznym rozrachunku, a kto nie, to od 3 dni mamy festiwal. Najpierw nie wiedzieliśmy, co pan premier Netanyahu powiedział w Polsce. W związku z tym... Potem były twarde dementi, że jednak tego nie powiedział. W związku z tym postanowiliśmy głosem pana prezydenta zrobić szczyt wyszehradzki w Polsce. Potem usłyszeliśmy dementi. Potem usłyszeliśmy, a wczoraj rano byłem w Polsacie, to było to podawane jako pierwsza informacja, że Izrael z Polską razem potwierdził deklarację, tę na skutek idiotycznej ustawy o IPN-ie, że jest wszystko w porządku. A następnie nie poleciał premier, a teraz nie poleciał minister. Proszę pani. No ale sytuacja nie jest jednoznaczna, bo jeżeli PO ministra spraw zagranicznych Izraela w tamtejszej telewizji, w jednej z, mówi tak, nie zapomnimy, nie wybaczamy, było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami. Co więcej, przytoczył cytat z innego premiera Izraela. Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. No to są bardzo mocne słowa. Ale to jest... No to jest dolewanie oliwy do ognia. Ale oczywiście, że tak. Tylko zawsze tak było i głupota goni w tej sprawie głupotę po jednej i po drugiej stronie. Ale wiem dlaczego. Dlatego, że zarówno w Izraelu, jak i w Polsce polityka zagraniczna jest robiona na użytek wewnętrzny. A gdyby pan był premierem, to co by pan zrobił w tej sytuacji? I gdybym ja był premierem, to bym nie zrobił 2 rzeczy na pewno. Po pierwsze, w tej sprawie nie zorganizowałbym Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu na 2 miesiące przed wyborami, a po drugie, nie zorganizowałbym na pewno konferencji bliskowschodniej i mogę to mówić bardzo twardo, dlatego, że jako jedyna partia Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 miesiące temu powiedział, że czegoś tak głupiego, jak organizowanie konferencji bliskowschodniej w Polsce już dawno nie było. Zakończyła się ona fiaskiem, jak pani wie. Wszyscy mówią i za granicą, i w Polsce na ten temat. W związku z tym po prostu ja teraz, jakbym był premierem, skończę, co bym zrobił. Jakbym się zgodził na ten szczyt wyszehradzki, a potem bym zorganizował, to na miejscu premiera Morawieckiego dzisiaj bym się podał do dymisji. I bym przestał po prostu zawracać głowę Polkom i Polakom. No ale w takim razie, czy premier polskiego rządu powinien w sposób zdecydowany bronić polskiego imienia, czy nie powinien? Ale powinien, proszę pani. Ale no to sposób, jest zdecydowana. W takim razie reakcja polskiego premiera. Ale nie poleci jest? Na szczyt Dobrze, ale proszę do pani, Izraela. Proszę pani, ale opowiadam jeszcze raz. W przeciągu 3 dni ta reakcja tak była zdecydowana, że się zmieniła 4 razy. Facet po prostu w krótkich majtkach. Od początku do końca. Kto jest tym facetem w krótkich majtkach? Premier polskiego rządu w tej sprawie. 3 razy albo 4 zmieniliśmy stanowisko w tej sprawie. To jest konsekwencja? To jest żadna konsekwencja. Ale była też to, reakcja drugiej strony. Tak, no, ale proszę pani, ale wczoraj... Izraelskiej dyplomacji, proszę pani, to już nazwałem. I to jest bardzo złe. Natomiast wczoraj rano nasz polski rząd razem z rządem izraelskim poinformował, że już jest wszystko w porządku. 9:10 dokładnie to było, notatka papowska. W tej chwili wszystko się zmieniło. Przecież to jest taki brak niekonsekwencji. To po prostu... Brak konsekwencji. Brak konsekwencji, oczywiście, dziękuję. Proszę pani, to jest tak bezmyślne, ja nie umiem nawet tego nazwać. Po prostu my się sami zaganiamy w jakieś absolutnie nieroztropne strony, a potem tylko musimy się z tego tłumaczyć. I na końcu, czy to zaskutkuje dobrymi kontaktami z Izraelem, czy nie? Znowu Węgrzy mają świetne kontakty z Izraelem, a my znowu żeśmy tak zrobili, że wszyscy na wszystkich są pogniewani. No dobrze, ale czy ta wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji, ale ona to jest skandaliczna. Ale czy to jest jednak stan umysłu tamtejszych elit? Proszę pani, jedne elity i drugie elity powinny szukać porozumienia i wydaje się, że po skandalicznej ustawie w sprawie IPN-u już trochę żeśmy sobie to polepszyli. Okazało się, że nic. Efekt jest taki, że jesteśmy w tej chwili znowu w stanie werbalnej wojny.
ani to pani dobrze nie robi, ani mnie, ani Polsce, ani Izraelowi. I jasno mówię, że to, co robi Izrael w tej sprawie, jest skandaliczne. I jasno mówię, że to, co robi Polska, jest niejednoznaczne. A zaczęliśmy my od nieszczęsnej ustawy o IPN-ie, z której zresztą po chwili się wycofaliśmy. No nie takiej chwili, ale rzeczywiście jednak się wycofaliśmy, i no również tak, pod naciskiem Amerykanów. Ale teraz wracając do SLD, bo przyłączacie się do Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu, to jest desperacja, jakiś strach, że już by po pierwsze nie przyłączamy się, tylko jesteśmy pierwszym podmiotem tej Koalicji Europejskiej, dlatego że fakty są takie. Pan premier Cimoszewicz 2 miesiące temu na antenie na łamach Gazety Wyborczej zaapelował o stworzenie takiej koalicji. No to wiemy. Następnie premierzy, to wiemy. No dobrze, no ale chciałbym to każdy ma swoją opowieść, moja jest prawdziwa. Następnie premierzy się spotkali i zaapelowali o zbudowanie takiej koalicji. I ten SLD, apel was tak jakoś SLD zainspirował? Jest, tak. SLD to nie jest wyraz desperacji jednak, panie przewodniczący? Nie, proszę pani. Zaraz pani powiem o desperacji. SLD jako pierwsza partia się przyłączyła do tego. Wczoraj zrobili to Zieloni. W tym tygodniu będzie czas i na Platformę Obywatelską, i na PSL, i na Nowoczesną. Z tego, co wiem, tak będzie. Czyli do końca tygodnia już poznamy wszystkich uczestników Koalicji Europejskiej? Myślę, że tych pierwszych 5 tak. To mogą być jeszcze coś inni? Tak, oczywiście, dlatego że jest dużo środowisk, na przykład partii lewicowych, które również mają swoje władze i będą takie sprawy jak dołączenie i współtworzenie tej koalicji europejskiej rozważały. Cimoszewicz będzie jedynką w Warszawie na tych listach do Europarlamentu, na tej jednej liście, jak rozumiem, do Europarlamentu, liście opozycji? Proszę pani, jak wydyskutujemy z partnerami w ramach koalicji europejskiej sprawy kadrowe... Ale już o tym mówi, że Cimoszewicz będzie w Warszawie. Miller w Poznaniu, Belkawie w Łodzi, a Liberacki może w Szczecinie. Ale mówią ludzie, którzy nie są do tego upoważnieni. A ile będzie w takim razie jedynek dla SLD na tej liście? Ale to nie jest ten sposób myślenia. Sposób myślenia jest taki. Najpierw przyjęliśmy rzeczy, na których nam zależy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to są takie sprawy. Wprowadzenie w Polsce euro pod warunkiem, że wpłynie na podwyższenie płac. Po drugie, wprowadzenie w jakiejś perspektywie europejskiej płacy minimalnej. Po trzecie, stworzenie europejskiej armii. Po czwarte, wstąpienie do Unii Europejskiej, Unii Bankowej. To jest rzecz, która dla nas jest ważna. A co was łączy, panie przewodniczący? Teraz... Jeszcze chciałem zapytać, co was łączy z Platformą Obywatelską, oprócz tego, że mówicie, że chcecie odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, pani, to zresztą nie rozstrzygnie się w wyborach do Europarlamentu. Ale nas nic nie łączy ani z Platformą, ani z PSL-em, ani z Nowoczesną, ani z Zielonymi. Takiego, o które pani konkretnie pyta. Natomiast ja pani powiem, co łączy wszystkie Polki i mądrych Polaków. Są w tej chwili dwie rzeczy, przeciwko którym trzeba bardzo mocno przeciwdziałać. Pierwsza sprawa to jest taka. Są bardzo mocne nastroje eurosceptyczne w Europie. My uważamy, jako partia, która Polskę do Unii Europejskiej wprowadziła, Leszek Miller z Cimoszewiczem podpisali traktat, który dał nam 110 miliardów euro netto do tej pory. Trzeba było przypomnieć, pochwalić. Ale oczywiście, że tak. Dobrze, to jeszcze chciałem powiedzieć, że chcecie wprowadziliśmy... Chcecie być tamą dla takich nastrojów eurosceptycznych. Nie, chcemy, proszę pani, zrobić to. Te 5 lat najbliższe zagwarantuje to, że Unia Europejska będzie trwała bądź nie. I to jest nasz obowiązek, dlatego że Polska najwięcej z Unii Europejskiej przez 10 lat dostała. I jeżeli jest taka sytuacja, że we Włoszech rodzą się ruchy, we Francji, które mogą tę Unię Europejską rozwalić, to ja uważam, że obowiązkiem i Platformy, i PSL-u, i Nowoczesnej, i Zielonych, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadzić jak największą ilość eurodeputowanych i pań, i panów, którzy do tego nie dopuszczą, bo to jest i pani, i mój interes. I drugi interes jest taki, żebyśmy nie wyprowadzili Polski z Unii Europejskiej, bo ci ludzie nieodpowiedzialni, którzy się skłócili po raz kolejny w tej chwili z jakimś następnym krajem, rządzą Polską. I ja jestem przekonany co do tego, że w momencie, kiedy będą rządzili następne 4 lata, to doprowadzą do tego, że Polska z Unii Europejskiej wypadnie. I to nas łączy z Platformą, PSL-em, Nowoczesną, Zielonymi i wszystkimi mądrymi partiami w Polsce. Stawiamy kropkę w części radiowej. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, który dzisiaj paruje od rana. Dziękuję bardzo. A jesteśmy teraz na Radio ZPL i na Facebooku. Zapraszam.
Ale ja muszę zapytać jeszcze, co was programowo łączy, SLD i Platformę Obywatelską, bo rozumiem, no nie pani, może, to może być tylko jedyny cel generalnie, zmienicie PiS od władzy i o to, zadbanie o to, żeby Unia ale jednak ja nie, mówię w tej nie chwili, została rozsadzona od środka. Ale ja nie mówię o odsunięciu PiS-u od władzy, ja mówię o dwóch rzeczach. O to, żeby Unia nie została rozsadzona od środka i o tym, żeby Polska nie wypadła z Unii Europejskiej. To są cele najważniejsze. Unia Europejska, proszę pani... Ale jaka ta Polska ma być, panie przewodniczący, po wyborach w 2019 roku? Proszę, bo rozumiem, pani, że koalicja europejska będzie rozmawiamy, kontynuowana, tak? Nie. Rozmawiamy w tej chwili o wyborach do Unii Europejskiej. Zakończymy wybory do Unii Europejskiej, podejmiemy rozmowy na temat wyborów do Parlamentu Polskiego. Czyli, tyle w tej sprawie. Czyli w takim razie nie jest powiedziane, że koalicja europejska będzie kontynuowana jako koalicja polska w wyborach do Sejmu. Uchwała mojej Rady Krajowej, to znaczy mojej konwencji, a to jest dla mnie najważniejsze, jest następująca. To jest uchwała dotycząca Parlamentu Europejskiego. To jest uchwała, która mówi o tym, że wszyscy nasi przedstawiciele będą w PES-ie, czyli w socjalistach i demokratach, czyli w Polskiej Europy, w Partii Europejskich Socjalistów. I to jest uchwała, która mówi, że współtworzymy koalicję europejską. I tyle w tej sprawie, plus te elementy programowe, o których mówiłem. Nie wiem, czy pan słyszał taką wypowiedź na przykład Stanisława Tyszki z Kukiz 15, wicemarszałka Sejmu. Koalicja naftaliny dinozaurów. Wiedziałam, że się przejęzyczę. Koalicja naftaliny i dinozaurów. Tam nie ma żadnej nowości, świeżości, postulatów programowych, po prostu chcą się dorwać do władzy. Taka ostra ocena. Proszę pani, tak jak patrzę po efektach tego, co dla Polski zrobił pan Kukiz, to raczej widzę, że głównie robi to na scenach muzycznych. W związku z tym nie chcę się odnosić w ogóle, co to za stwierdzenia. Po śmierci pana Pawła Adamowicza uciekamy od ostrego języka, od wulgarnego języka. No co to za porównywanie ludzi z naftaliną, z dinozaurami? Niech pan sobie Tyszka żyje, życzę mu szczęścia. Pewnie jest fajny, bo go nie znam. Ja takiego języka po prostu nie używam. W Polsce się trochę zmieniło w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś jest wicemarszałkiem i tego nie zauważył, to radzę mu po prostu usiąść w kącie i przemyśleć swoje postępowanie. Ale pamiętam pana taką wypowiedź o Grzegorzu Schetynie, że was okłamał i żeby więcej nie kłamał. To jak pan teraz jest w stanie uwierzyć Grzegorzowi Schetynie w takim razie? Proszę pani, ale wie pani, jaka jest zasada w polityce? Ograniczonego zaufania. Ja mam 58 lat. Oszuka mnie tylko ten, komu ufam. Ja siadam do stołu jako polityk reprezentujący polską socjaldemokrację oraz partie, które są ze mną razem w ramach Lewicy Razem, czyli PPS, SDP, Inicjatywę Feministyczną, pana Filemonowicza. Oni dali mi taki mandat, w związku z tym po prostu siadam do rozmów. To, co było, wszystko należy schować w tej chwili w kampanię wyborczą, która się już zakończyła. Tylko, że wtedy pan był, wyglądał na bardzo, mówiąc kolokwialnie, nawet nie kolokwialnie, mówiąc, obserwując pańską umowę ciała, na mocno wkurzonego. Proszę pani, warunki się zmieniły. Po prostu czyli wszystko może pójść w niepamięć, rozumiem, nie, tak? Nie, proszę pani, to nie, tylko jest taka fajna doktryna prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, najlepszego prezydenta dwukadencyjnego w Polsce, zgłaszanego przez SLD swego czasu, żeby pamiętać, ale nie być pamiętliwy. A wy już rozmawialiście z Grzegorzem Schetyną, już jesteście posłowie? Takie najważniejsze spotkanie w gronie liderów kilku partii już nastąpiło, tak? Także kierunkowo jesteśmy po porozumieniu, ale teraz wszystkie ciała, to są poważne partie, to są duże partie. Ja mam 23 tysiące członków. Każdy musi, w PSL-u jest 100 tysięcy członków i członki, nie? Oczywiście. Trzeba w tej chwili ciała statutowe zebrać i po prostu z nimi to ustalić. Kierunkowo tak, natomiast jeżeli chodzi o decyzję, to każda partia musi się wypowiedzieć. Dwie już są. A jakieś kobiety się znajdą na tej liście do Parlamentu Europejskiego, kobiety z ramienia SLD? Bo rozumiem, że jedynki będą należały tylko do mężczyzn. Proszę pani, jestem naprawdę już za starym politykiem, chociaż wikiem nie jestem stary, żeby wchodzić w sprawy kadrowe do momentu, kiedy one nie zostaną podpisane. Podpiszemy, powiemy. Kobiety oczywiście się znajdą, tym bardziej, że zarówno kobiet, jak i mężczyzn na każdej liście musi być minimum 35%.
Widzę, że pan trochę podziębiony. Doły partyjne są niezadowolone. Na jednym z portali Wirtualnej Polsce przeczytałam taką wypowiedź jednego z oburzonych polityków SLD. Wypowiedź bardzo dosadna. Sprzedajemy Szyld za G, daliśmy D. Za miejsca w Brukseli dla osób, które się od nas odcięły i od dawna mają nas w D. Nic nie mamy z tego pseudosojuszu. Pani, bardzo lubię jak, znaczy właściwie bardzo nie lubię jak szanowani i przeze mnie dziennikarze i dobrzy cytują wypowiedzi kogoś, kto jest anonimowy. Ktoś to powiedział? No ktoś to powiedział, no jeśli rozumiem, że Wirtualna Polska to cytuje, no to musiała to usłyszeć. Kto? No. Jest to podpisane? Wypowiedź anonimowa, pani, no. Ale proszę pani, pan jest naprawdę za dobrym redaktorem, żeby po prostu się powoływać na kogoś, kto użył 4 przekleństw i 2 wulgaryzmów, tak? Jaki to ma sens w ogóle? No ale skoro to zostało napisane, no to dlaczego mam nie uznawać ale tego za dobrą monetę, że dziennikarze pani, Wirtualnej Polski wymyślili to sobie, naprawdę, nie wiem, wyssali sobie z palca? Naprawdę pani uważa po czasach socjalizmu w Polsce realnego, że to słowo pisane jest słowem prawdziwym? Powinno być. Aha. Powinno być. Zakładam, że dziennikarze z Wirtualnej Polski są solidni i skoro coś takiego przytoczyli, to znaczy, że to usłyszeli na własne uszy. Ja zakładam, że nie. Czyli rozumiem, że pan jest pewien, że pana szeregi popierają pana po prostu w 100%. Proszę pani, ale 99,9%. Ale ja jestem za stary, żeby mnie wkręcać w takie historie. A ciągle proszę za pani, stary, no. No bo po prostu rozmawia pani z kimś doświadczonym, a nie z młodzieńcem, który się unosi, który będzie teraz biegał na 100 metrów. Ja już na 100 metrów się z nikim nie ścigam. Decyzja Krajowej Rady jest następująca. 111 za, 3 przeciw. Pełen mandat do tego typu decyzji, pełen mandat dla mnie do podpisania koalicji, bo dostałem również decyzją Rady Krajowej ten mandat. Szanuję wszystkich członków SLD, natomiast chciałem pani powiedzieć, nie szanuję tych członków SLD, którzy nie mają odwagi wypowiedzieć się pod nazwiskiem. W związku z tym myślę, że to nie członek SLD powiedział, bo u nas są sami bohaterzy. Bohaterowie. Słuchacz Adam pyta, w jakiej trzeba być desperacji, by bratać się z Platformą? Stołki przeważyły? To jest pytanie od słuchacza. No ale proszę pani, w jakiej trzeba być desperacji ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby bratać się z SLD? Ale ja pytam o SLD, no, ale a nie o Platformę. No tak, jak będzie tutaj ktoś z Platformy, to ja zapytam, dlaczego Platforma jest zdesperowana. Pani, jesteśmy fajnymi ludźmi, w związku z tym sobie dyskutujemy. Jeszcze raz powtarzam. To jest projekt nie między SLD a Platformą. To jest projekt zgłoszony przez pana Cimoszewicza, powtórzony przez premierów i ministrów spraw zagranicznych, który to projekt nam odpowiada. Taką decyzję podjęliśmy. Innej decyzji nie będzie. Pan nie startuje do Parlamentu Europejskiego, tak? Absolutnie nie. A ile będzie tych jedynek? To już pan może powiedzieć, to będą 4, czy to będzie będą 3? Pani, cały czas pan tego nie powie, tak? Ale oczywiście i powiem szczerze, że jeżeli powie to którykolwiek albo którakolwiek z szefowych partii, które do tego przystąpią przed podpisaniem, to uważam, że będzie to nierozsądne. Gazeta Wyborcza publikuje kopię dowodu wypłaty 50 000 zł, które Gerald Birkfellner, czyli austriacki biznesmen, właściwie deweloper, miał w centrali PiS przekazać jego zapłatę za podpis księdza z Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Oryginał jest jednym z dowodów w postępowaniu prokuratury. I co pan na to? Skandaliczna historia, od początku do końca. To są główny element skandaliczny polega na tym, że partia, która doszła do władzy, mówi o PiS-ie, na krytyce tego typu zachowań, po prostu robi to bez żadnej żenady. Ale gdzie pan tutaj widzi skandaliczne? Co tu jest skandalicznego? No, skandaliczne jest tak. Po pierwsze, w całej tej sprawie jest to skandaliczne, że przecież jest to tak naprawdę uwłaszczenie się na majątku państwowym PiS-u. Pamięta pani, jak cała ta srebrna. Pamięta pani, jak PiS mówił, że ci, którzy się uwłaszczają na majątku, przejmują majątek różnymi sposobami, nie wiadomo. Ja tłumaczył tydzień temu w wywiadzie, że wszystko było się zgodnie z prawem, wszystko zostało zapłacone i nie ma o co kopikować. Tak, proszę pani, ale ja nie jestem prezesem PiS-u na szczęście, tylko jestem szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mam inne zdanie w tej sprawie. Po prostu uwłaszczyli się koledzy na majątku. Następnie przez ponad 20 lat czyścili w sposób taki ten majątek, żeby można wybudować, sprzedać ten grunt.
prawie wyczyścili wszystko. A potem zaczęli budować. No, nie zaczęli. Tak nawiasem przychodzi mi taka refleksja. Ten biedny Kaczyński był ciągle krytykowany za to, że wszystko rujnuje w Polsce. Zaczął budować i znowu go krytykują. Nie zaczął budować, przecież wycofano się z tego pomysłu. Jednak, a wie pani, dlaczego się chciał? Że władze Warszawy jednak cały czas blokują to wydanie pozwoleń, nie, więc nie ma takiej szansy. To nie tak. Widzę, pan się uśmiechał do ucha do ucha, nie wiem dlaczego. Panią widzę, jest mi miło po prostu, więc się uśmiecham od ucha do ucha. Za komplemencie. Proszę pani, PiS uznał po prostu, że w Warszawie nie przejmie władzy. A wie pani, jak się nazywa proceder przejmowania władzy po to, żeby mieć, realizować interesy finansowe własnej partii? Jak się nazywa? To się nazywa korupcja. To też dziwna sytuacja, bo okazuje się, że wspomniany ksiądz nie jest już księdzem chyba. I od 2016 roku jest zatrudniony w Urzędzie Miasta w Gdańsku. Ale wie pani, trwało jego poszukiwanie, właśnie rozpoczął urlop. Czy to nie jest śmieszne? Bo to rozumiem, że ta rozmowa była taka. Przychodzi jakiś pan do pana Kaczyńskiego i pan Kaczyński mówi, no wie pan, tutaj jest potrzeba 5 podpisów. 4 mamy, ale jest taki gość, który jak pan mu zapłaci, to on to podpisze. Czy to ma wymiar korupcyjny, to co ja mówię? Tak. No ja też tak uważam. I tak bym to gdyby tak było, gdyby tak to wyglądało. A w no, tej sprawie pani, prokuratura... Różnica między panem Kaczyńskim a tym panem, który przed prokuraturą składa zeznanie, jest taka, że ten pan przed prokuraturą pod karą więzienia i karą jakąś tam składa to, a pan Kaczyński sobie tak wistuje z zewnątrz. Trafi przed prokuraturę pan Kaczyński i zobaczymy, co wtedy będzie mówił. Tak? A sądzi pan, że prokuratura jednak będzie wszczynać postępowanie w tej sprawie? Tak, proszę pani, z tym, że nie wiem, czy przed październikiem, czy po. Przed październikiem? Czy po. Za to prokuratura będzie wszczynać postępowanie, a właściwie już wszczęła postępowanie, jak dowiaduje się Wyborcza, w sprawie pomówienia i znieważenia Magdaleny Ogórek. Chodzi o tę sytuację, do której doszło przed telewizją publiczną, kiedy uczestnicy takiej małej demonstracji jednak nie pozwolili pani redaktor, blokowali jej wyjazd. No i tam padały różne epitety. No tak, no ale dwie strony tego medalu są. Po pierwsze, jestem przeciwko atakowaniu ludzi bez względu na to, jakie mają poglądy. To mi się po prostu nie podoba. Po drugie, jestem przeciwko temu, aby ci ludzie, którzy atakują, ich twarze były wyświetlane w telewizji publicznej. Trzeba to zamknąć, tak? Nie jestem prokuratorem. Prokuraturze zresztą nie wierzę. Nie wszystkim prokuratorom, ale niektórym oddziałom, które są politycznie motywowane. Prokuratura straciła bardzo dużo na wiarygodności, jeżeli chodzi o oczy społeczeństwa. Moje też. Dzisiaj tygodniki, właściwie jeden głównie, tygodnik Wprost, stawia taką tezę, że Tusk wraca do kraju i że nowy projekt realizowany właśnie pod auspicjami szefa Rady Europejskiej ma ruszyć po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy pan uważa, że to jest prawdopodobne? Proszę pani, każdy projekt jest prawdopodobny. Ja z żadnych poważnych ust tego nie słyszałem. A rozmawiał pan, wypytywał, czy nie, coś no, się kroi? Jak się rozmawia o koalicjach, jak się rozmawia o dużej polityce, to bierze się pod uwagę różne czynniki. W żadnej rozmowie, w której brałem udziału, ten czynnik nie był brany pod uwagę. Kto to napisał? Jaka gazeta? Wprost. Tygodnik Wprost. To bym jęknął. No to co, znowu pan, że tak pan podważa tutaj wiarygodność dziennikarza, tak? No takie informacje pojawiają się coraz częściej. Wie pani co, nie, to znaczy, jeżeli chodzi o Wprost, to nie mam dobrego zdania o tym piśmie, bo bardzo często konfabuluje, zmienia fakty. Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdarza się to bardzo często, więc myślę, że to jest trochę intencjonalnie. Ale proszę pani, wybaczamy. Ach, łaskawca. No ale i jednak można zauważyć pewną taką aktywność Donalda Tuska, chociażby no, w mediach społecznościowych od czasu do czasu. Proszę pani, i to pan... tak bardzo ostro, ale też mówię o Instagramie na przykład, gdzie widać jednak ocieplanie wizerunku szefa Rady Europejskiej. Ale pan Donald Tusk jest wybitnym politykiem.
W związku z tym na pewno musi myśleć w jakiś sposób o tym, co będzie robił, jak skończy się jego misja w Radzie Europejskiej. W każdym bądź razie, jak to się skończy, będzie musiał robić coś dalej. Może pewnie nie być aktywny politycznie, może być. To jest bardzo dobry polityk. Zawsze uważam, że Polska wydała wielu dobrych polityków po okresie transformacji i jednym z nich jest Donald Tusk, w związku z tym jest ciekawe, co będzie robił. A jak rozmawiał pan z Grzegorzem Schetyną, to Grzegorz Schetyna boi się takiego powrotu Donalda Tuska, czy nie? Wie pani... Nie rozmawialiście na ten temat. Nie, ja pani powiem, nawet jakbym z nim rozmawiał na ten temat, ale to nie o to chodzi, po prostu mam jakąś taką niechęć do dzielenia się prywatnymi rozmowami na antenie radia, nawet tak fajnego, którego słucham jak Radio Z. Kiedyś pan się podzielił, jak rozmawiałam z panem w innym miejscu, w innym czasie, podzielił się pan, o czym rozmawialiśmy przed. A jaki jest bilans tej ubiegłego tygodnia? Bo wtedy chciałem być w stosunku do pani złośliwy, ale potem panią przepraszałem. No pamiętam. I był pan złośliwy. A jaki jest, no już jaki teraz jest, się zmieniło. Jaki jest bilans ubiegłotygodniowej konferencji? Bo już pan mówił, że ta konferencja nie powinna się w ogóle wydarzyć, tak. No ale jednak się tak. Wydarzyła. Marny. Więc marny. A co to znaczy marny? No wie pani, to jest tak. W wymiarze finansowym, tak nawiasem nie wiemy, ile ona kosztowała. W wymiarze finansowym kupiliśmy następny element zbrojeń do Polski bez żadnego offsetu. No dobrze, że w ogóle kupiliśmy. Że pani, no, ale, no to jest najnowocześniejsza technologia. No. No dobrze, ale to każdy może ją kupić. Każdy, kto jest w NATO, może po prostu wyjąć pieniądze i ją kupić. Wie pani, że jak tam się opona zepsuje, to będziemy to reparowali w Stanach Zjednoczonych? Wiem, no ale lepszy pani, chyba jest... ryc niż nic. No po trzech latach jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. Proszę pani, ale... To jest przerażające. Nie to, co pani mówi, bo pani mówi mądrze, tylko ten stan, tak? Helikoptery mieliśmy kupić, nie kupiliśmy. I wreszcie po trzech latach rządzenia PiS-u mówimy tak. Jak to dobrze, że po prostu w ogóle cokolwiek kupili. Przecież jak oni by porządzili jeszcze kilkanaście lat, to wszystko by się rozwaliło i wszystko, co by kupili, byłoby dobrze. Ale kupowanie bez offsetu, kupowanie bez inwestowania w polski przemysł zbrojeniowy, bez wykorzystywania tego przemysłu zbrojeniowego jest moim zdaniem najprostsze. Ma pani pieniądze, idzie pani do sklepu i pani sobie to kupuje, tak? I tyle. A wracając do tej konferencji pokojowej. No niech pani zobaczy, efekt jest taki. Marne stosunki z Izraelem, bo się popsuły. Tak? No one chyba jakoś od pewnego czasu no, nie są najlepsze. No, mimo no, tych, od momentu, mimo kiedy, tych od momentu, kiedy z IPN, tak, od momentu, kiedy z IPN-em wyjechał pan Ziobro z ustawą, są fatalne, ale teraz są jeszcze gorsze. To jest jedna sprawa. Z Iranem fatalne. Ja mam prawo mówić o tej konferencji, dlatego że w 2003 roku podobna atmosfera była w sprawie Iraku. Wtedy Stany Zjednoczone wciągnęły nas w konflikt, oszukując nas co do tego, jaki rodzaj zbrojeń jest na terenie Iraku. I zbierały... Słyszeliśmy, że jest broń masowa, masowego rażenia. Tak, tak. Okazało się, że nic takiego tak nie miało miejsca. I zbierały wtedy Stany Zjednoczone koalicję po to, żeby napaść. I SLD patrzyły też wtedy w Stany Zjednoczone jak w obrazek. Tak, proszę pani. Dobrze, ale właśnie dlatego zacząłem o tym mówić. Powiedziałem, że mam szczególne prawo do mówienia do tego o tym, bo jeżeli ktoś robi błąd, to powinien na tych błędach się uczyć. A SLD nie rządziło wtedy jako SLD, było rządem. Jest kontynuacja rządzenia w Polsce, więc jak my żeśmy wtedy zrobili bzdurę, to raczej byśmy się spodziewali, że nie zrobimy bzdury następnej. Czy pani nie ma takiego wrażenia, bo ja mam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o Iran, jest robiona taka sama sytuacja, zbieramy armię po prostu, żeby tam pójść. Aha, czyli teraz pan powiedział, że to jest taka przygrywka do inwazji na Irak? Tak. Na Iran. Że będzie, na Iran, przepraszam tak, bardzo. Uważam, tak? Że się zbiera po prostu państwa do tego, że jeżeli byłaby taka sytuacja, to na pewno Polska w tej chwili, wie pani, my jesteśmy tak uzależnieni w polityce zagranicznej od Stanów Zjednoczonych. To w ogóle absurd. Każde Ministerstwo Spraw Zagranicznych i każdy rząd dąży do tego, żeby naokoło mieć przyjaciół, a wrogów jak najdalej. No, my mamy z tym problem. My mamy z tym problem. Teraz tak, byłem u ambasadora Iranu. Zaprosił mnie na spotkanie, nie wiem, 2 tygodnie temu. Rozmawiałem z nim. Przed konferencją. Przed konferencją. Dlaczego mnie zaprosił? Dlatego, że jako jedyni, żeśmy przed tą konferencją powiedzieli, że uważamy, że to jest ze względu na 2003 rok, własne doświadczenie, że to jest bzdura. No i co wyniknęło z tej pana rozmowy? No, z tego to wyniknęło, że Iran jest następnym naszym wrogiem.
tej chwili, nie z rozmowy, tylko z tej sytuacji. Polskie władze uspokajają, że jednak udało się to jakoś tam zneutralizować, bo były rozmowy na szczeblu dyplomatycznym. Ale, proszę pani, ja nie jestem w polskich władzach w tej chwili. Ja po prostu wiem, jaki jest stosunek Iranu do nas, bo rozmawiałem z ambasadorem Iranu i po prostu wiem, jakie jest zdanie Iranu na temat tej konferencji. I to, co pisze tamtejsza prasa, w to nie bardzo jednak ostrym, jeśli chodzi o relacje polsko-irańskie. To jest to, co Irańczycy myślą w tej chwili o tej sytuacji. Ale czy to jest stanowisko polskiego, tamtejszego rządu? Tamtejszych władz? Nie wiem, ja rozmawiałem z ambasadorem i po prostu wyczułem takie stanowisko, że generalnie są przerażeni tym, że dobre stosunki od armii, która tam swego czasu poszła, są fatalne po prostu. Czym to może skutkować w takim razie? Następną głupotą, żeśmy po prostu Stany Zjednoczone kazały Polsce, ministrowi spraw zagranicznych oraz premierowi zwołać konferencję. Żeśmy ją bezmyślnie zwołali. Na tej konferencji nie było Rosji, nie było ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, tak? Nie było. Był jakiś urzędnik na niższego szczebla. Bruksela jednak kogoś wysłała, tak. Ale nie było pani Mogherini, nie było jej zastępczyni. No tak. To wszystko prawda. Ale ja pytam, co teraz w relacjach polsko-irańskich? Czym to grozi? Na ile się naraziliśmy? A to już się zdarzyło. Konsekwencje to już się wydarzyło. Będzie trzeba jeździć i przepraszać. Tak pan przewiduje, że tak będzie? Nie, jestem pewien tego. Jak będziemy chcieli mieć stosunki dobre z Iranem, to właśnie żeśmy sobie w przeciągu ostatniego tygodnia je popsuli. A dlaczego nam powinno zależeć na dobrych relacjach z Iranem? Bo nam powinno zależeć na dobrych relacjach ze wszystkimi państwami. Wie pani, co tak się nie da. Proszę pani, tak się nie da, dlatego że polski rząd nie za bardzo wie, z kim ma mieć dobre stosunki, a z kim złe. Ale mam dla pani dobrą informację. Może będzie co pół roku dostawał od prezydenta Stanów Zjednoczonych list i może jak go przeczyta, będzie wiedział, z kim ma mieć dobre stosunki, a z kim złe. O jakim liście pan mówi? Bo chyba... Polska polityka zagraniczna musi w jakimś kierunku pójść. Jeżeli jest uzależniona w 100% od polityki Stanów Zjednoczonych, no to musi dostawać jakieś instrukcje w tej sprawie, tak? Bo jeszcze raz powtórzę tezę z początku programu. Robimy takie wrażenie, jakbyśmy politykę zagraniczną uprawiali tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne. To jeszcze ostatnie pytanie, tym razem od Darka. Dlaczego SLD w 2000 roku zerwało gotową umowę z Danią i Norwegią na budowę gazociągu? Wystarczył jeden podpis. Nie wiem. Nie znam sprawy. Włodzimierz Czarzasty jest zawsze dobrze zorientowany, co się dzieje tam. Nie, ale tego akurat nie śledziłem. Nie chcę w ogóle uciekać od tej odpowiedzi. Mogę panu, jak ten pan się nazywa? Darek ma na imię. Pan Darek, tak? Ma jakieś nazwisko? Pewnie ma. Nie możemy przytaczać, bo jest RODO. Aha, no to ja nie wiem, zapytam się, jak to wyglądało. Nie przypominam sobie w ogóle tej sprawy. Na pewno sobie pan nie przypomina, czy to jest jednak chowanie głowy w piasek? Nie, proszę pani. Jest niezręczne albo niewygodne. Proszę pani, nie ma pytań niezręcznych i nie ma pytań niewygodnych. Nie śledziłem tej umowy. Jakiś czas temu cytuję jakiegoś anonimowego członka SLD, który niezadowolony z tej decyzji przyłączenia się do koalicji europejskiej. Ale żeby panią zaspokoić, jeżeli została niepodpisana umowa, która dawała nam gwarancję na wielką i większą ilość dostaw energii i teraz jest źle, to znaczy, że został popełniony błąd. Nie znam sprawy, ale jeżeli tak zostało zrobione, to został popełniony błąd. Niesamowite. Włodzimierz Czarzasty wciąż bije się w piersi za to, co zrobiło SLD w latach 2001-2005, kiedy rządziło, właściwie współrządziło, no ale miało wszystkie karty w rękach. Nie bije się w piersi, tylko powiedziałem, że tej sprawy nie znam. No nie będę drugi raz tego powtarzał, tak? Nie ma takiej potrzeby, że pan drugi raz to powtarzał. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był z nami. Dobrego dnia. Dziękuję nawzajem.